Witam, Dariusz Dżugan z tej strony. Założyciel Ziemskiej Orkiestry Wandolinistów. Pomysł na taki zespół pojawił się wiele lat temu, kiedy usłyszałem taki zespół mandolinowy na festiwalu w Rudolstadt w Niemczech. I wtedy sobie pomyślałem, że to jest w sumie fajna rzecz, którą bym chciał robić, a właściwie to nawet kolega mi powiedział, ty powinieneś, Dżugan, Michał Karbowski, gitarzysta, z którym byłem też na festiwalu gra, powiedział, ty, Dżugan, powinieneś taką orkiestrę prowadzić. I gdzieś mi tam zaświtało, oczywiście minęło wiele lat, chyba z 14 lat, zanim dojrzał we mnie ten pomysł. I no i właśnie się teraz ziścił i można powiedzieć, że w najlepszym otoczeniu, jakim tylko mogłem, czyli tutaj ziembiczan i ludzi z okolic. Akurat tutaj miałem takie szczęście, myślę, że to łatwiej chyba było w Totolotka strzelić, niż trafić na 20 tak zdolnych osób, które grają, które mają, są tak utalentowane i tak szybko zaczęły grać tak, że naprawdę byłem, z każdą próbą jestem coraz bardziej zaskoczony. Zaczęliśmy z taką niesamowitą energią, a z czasem pojawiła się po prostu pandemia, która zalała cały świat i myślę, że te kompozycje też o tym mówią. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy. Tak wyjątkowa sprawa w ogóle grać w takim dużym zespole, w poczuciu takiej wspólnej wibracji, wspólnego takiego otaczania się dźwiękiem, że nawet jak były te momenty, kiedy są te momenty, kiedy nawet coś nie idzie, to jednak my jesteśmy razem i to jest najważniejsze. I chyba tego się nie odczuwa, nie wyczuwa się tych trudów. Ja nie odczuwam trudów. Nawet jeżeli coś nie idzie, to po prostu powtarzamy, a nawet to powtarzanie jest bardzo przyjemne. Samo przebywanie po prostu z tą wibracją i z taką ilością dźwięku jest po prostu bardzo przyjemne. Tutaj my wszyscy razem jakby inspirujemy się nawzajem na pewno. A ja to po prostu gdzieś zapisuję wszystko w nutach. Spotykamy się tutaj w ZCK, w Ziemskim Ośrodku Kultury. Głównym organizatorem orkiestry jest Fundacja Żywe Kultury. I pracujemy już od roku. W kolejnych myślę, że miesiącach będziemy powiększać orkiestrę o kolejne instrumenty, o, mam nadzieję, że mandolo, cello, o mandolo basy i o kolejne mandoliny, także wszystkich chętnych, którzy nigdy może nawet nie mieli styczności z tymi instrumentami, którzy nie czytają nut, ale mają po prostu chęci i uwielbiają muzykę, zapraszam bardzo serdecznie. Tak, można nas znaleźć poprzez Fundację Żywe Kultury lub na Facebooku, lub na Facebooku Ziemicka Orkiestra Mandolinistów. Cześć, nazywam się Krystian. Uczęszczam na Ziębicką Orkiestrę Mandolinistów już od 4 miesięcy. Na początku byłem trochę, wiadomo, sceptycznie nastawiony na orkiestrę, no bo to jednak jest nowe otoczenie. Nowy instrument i jednak no, ciężko się było do tego przestawić. Ja sam miałem jakieś problemy z tym. Tym bardziej, że też grałem na co dzień na gitarze, więc jakby no, tutaj była trochę inne czucie. Ale powiem wam, że jest taka super atmosfera na orkiestrze, że migiem nastawiłem się pozytywnie. Zobaczyłem, jak można grać, poczułem te wibracje. Naprawdę
to daje potem powera w życiu. I potem chcesz jeszcze więcej grać, jeszcze więcej grać. Najważniejsze dla mnie były spotkanie chyba trzecie z kolei, kiedy Darek zaproponował, żebyśmy zagrali piosenkę. To była taka zwykła, ludowa piosenka. Ja ją pamiętam do dziś, bo ta melodia mi w sercu zapadła. A zaczynało się "Ten nasz pachołek do pola jedzie". Cały dowcip polegał na tym, że graliśmy wszyscy. I na mandolinach te wysokie dźwięki, i na mandolach chłopaki, prawda, tutaj tremolowali te niskie, takie piękne basy. I ta melodia mi się wydawała tak cudna, do dzisiaj zresztą. I wtedy pomyślałam sobie, no ja nie odpuszczę. Będę się uczyła, będę ćwiczyła i tak jest do dzisiaj. Kiedy usłyszałem, że Darek coś takiego tworzy, pojawił się we mnie niesamowity entuzjazm na to. I dla takich osób, które siedzą w domu i grywają na tym instrumencie dla domowników, czy nagrywając to sobie gdzieś, nie upubliczniając, jest to super okazja, aby grać z ludźmi żywą muzykę, a potem nawet i występować. Po roku czasu jest nas 20 osób, ale chcemy, by nas było jeszcze więcej. Chcemy, by ta moc tego wygrywanego przez nas dźwięku tej muzyki, żeby była jeszcze większa. Bardzo dobrze, udany nasz taki debiut przed siembicką sceną, przed siembicką widownią, więc mam nadzieję, że w ciągu najbliższych miesięcy pójdziemy dalej. No właśnie skończył się nasz pierwszy koncert Ziembickiej Orkiestry Mandolinistów. Wszystkim nam pulsuje całe ciało i serce. To był wieczór pełen muzyki, bo najważniejsza tu jest muzyka. I muzyka, która zmienia nam emocje, która nas wzrusza. A myślę, że to, co dzisiaj prezentowaliśmy, a wszystkie to były utwory Darka Dżugana, one się narodziły w jego sercu, może w jego duszy. I z tego serca wyszły na papier, na pięciolinię. Potem te jego emocje, jego marzenia, jego tęsknoty w tej muzyce zawarte, potem udzielają się nam i my to razem z nim przeżywamy. Ale na dzisiejszym koncercie przeżywała z nami cała sala i to jest najpiękniejsze. Bo chociaż jak się gra, to się nie widzi twarzy ludzi, ale się czuje, że oni razem z nami to przeżywają. I te oklaski, i te ich miłe słowa, to jest coś, co nas nakręca i daje nam radość z muzyki poczwórną. To jeszcze dziękuję bardzo. Za rok chciałbym, żeby całe Ziembice grały.